Zone. Witam Was serdecznie, kochani. Z tej strony Marcelu. Zapraszam Was na materiał związany z Rainbow Six Siege, który będzie dotyczył patcha 2.2.1, który jest pierwszą częścią operacji Uzdrowienie. W tym materiale porozmawiamy na temat tego, co wydarzyło się w tym patchu. To jest dość opóźniony materiał, dlatego że naprawdę chciałem pograć sobie dość mocno w Rainbowa i zobaczyć na własnej skórze, jak ten patch zmienia rozgrywkę, czy cokolwiek zmienia w niej. Czy cokolwiek zmienia ważnego dla graczy. Tak więc grałem dość dużo, mam swoją opinię, którą mam tutaj przedstawię. Patch 2.2.1 jest pierwszym elementem operacji Uzdrowienie. Drugim elementem będzie patch 2.2.2, który wyjdzie 20 lipca. Tak więc niezależnie od tego, jakie macie obecnie zdanie o Rainbow Six Siege, musicie czekać do 20 lipca na kolejne zmiany. Ja w tym materiale przedstawię Wam moją opinię i to, co ja zauważyłem i to, co należy dalej zmieniać, jeżeli chodzi o operację Uzdrowienie. Natomiast w komentarzach liczę na to, abyście wyrazili swoje zdanie na temat operacji Uzdrowienie pierwszego patcha. Jak Wy to widzicie w przyszłości? Jak widzicie te zmiany? Czy ta gra rzeczywiście ma szansę na odkupienie swoich win? Czy Ubisoft to zrobi i czy ta gra po prostu się na nowo odbuduje? Bo w tym momencie ja zauważam, że coraz mniej graczy w tą gierkę gra, coraz więcej osób od niej odchodzi z racji tego, że operacja Uzdrowienie trwa zbyt długo. W sensie takim, że te patche wchodzą, ale w zbyt długim okresie od siebie. To powinno być zmieniane. Myślę, że jeden patch na 2 tygodnie byłby naprawdę wskazany. Skoro mamy uzdrawiać pacjenta, róbmy to szybko, bo niestety może nam to się nie udać. Tak więc zapraszam Was na ten materiał i już za chwilę się widzimy. Jeśli chodzi o operację Uzdrowienie, na pierwszy rzut oka w patchu 2.2.1 widzimy pierwsze zmiany graficzne. Chodzi tutaj o menu i inne rzeczy, które są tylko i wyłącznie zmianami graficznymi. Ja powiedziałem kiedyś w swoim materiale, że tak naprawdę wszystkie zmiany graficzne są na plus. Ja tego nie krytykuję, nie oceniam, jeżeli nie przysłaniają one nam oczu na tak zwane najważniejsze kluczowe problemy. Tak więc graficzne rzeczy zostawiamy. Dodam tylko, że skin elitarny do Blackbirda jest zajebisty. Najlepszy skin, jeżeli chodzi o skiny elitarne, które do tej pory wyszły. Naprawdę jest najlepszy w moim uczuciu. Blackbird teraz ma po prostu zajebistego skina elitarnego. Wracając jednak do clue spraw. Matchmaking. Przyspieszono matchmaking zdecydowanie, co w tym momencie pozwala nam tylko i wyłącznie na grę z osobami, które nam dobierze i ta gra jest wyszukiwana bardzo szybko. Jakie są tego plusy? Na początku myślałem, że ich nie ma, powiem szczerze, ale pograłem dłuższy czas i największym plusem z tego jest to, że teraz po prostu trzeba grać. Trzeba grać, nie ma czasu na sprawdzanie rank, leveli i innych rzeczy, po prostu trzeba grać. I z biegiem czasu stwierdziłem, że to jest bardzo dobre posunięcie, bo wcześniej było za dużo kombinowania w tym wszystkim, sprawdzania, wychodzenia i innych rzeczy. Tak więc teraz powiem Wam z perspektywy czasu, uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Bardzo szybko to się dokonuje, gramy, mamy grać. Mamy grać, mamy podnosić skilla, a nie wymyślać z kim i dlaczego będziemy grać. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast to, co jest z tym związane, czyli matchmaking, nadal niestety nie funkcjonuje w tej grze, bo nie może się tak zdarzyć, że diament gra z goldem. Chyba, że są w jednej drużynie, ale właśnie matchmaking powinien być taki, że zakłada również i takie rzeczy, że gra diament z goldem w jednej drużynie i przeciwko powinien dobierać również podobne rangi. Niestety tak się nie dzieje. Ja nadal uważam, że powinno dobierać do najwyższej rangi, a nie do najniższej. Takie jest moje zdanie, że jest diament, powinien dobierać do diamentów diamenty. Jeżeli ktoś ma niską rangę, a gra w zespole z diamentem, musi się liczyć z tym, że będzie grał na diamenty.
Ja mówię tutaj o drużynach, zespołach, które wbijają do gier rankingowych i mają różną rozpiętość tych rank. Natomiast w systemie matchmakingowym nie powinno się zdarzyć, że diament gra z goldem. To jest moje zdanie, dlatego ten system matchmakingowy dalej dla mnie nie istnieje i nie został poprawiony. Element, który tutaj się rzuca w oczy od razu, jeżeli chodzi o ten cały system, to jest system wyboru map. To w końcu musi się pojawić w Rainbow Six Siege i jestem tego głębokim zwolennikiem. Naprawdę, jeżeli chodzi o mapy, powinien być swobodny wybór map, czyli zaznaczamy jedną mapę tak jak w CS-ie i wchodzimy na tą mapę i tą mapę gramy. To powinno być tutaj zrobione. Pojawiła się również pewna opcja, że prawdopodobnie kiedyś wejdzie opcja banowania operatorów. Jak to będzie wyglądało, nie wiem. To jest dość ciekawa opcja z jednej strony, ale z drugiej wolałbym, aby Ubisoft zajął się sprawami, które są kluczowe dla rozgrywki i jej stabilnego funkcjonowania, a nie dodawania nowych elementów, które przyniosą więcej błędów niż dobrego. To jest takie moje tutaj zdanie. Jeżeli chodzi o kluczowy element, czyli te hitboxy. Te hitboxy, które miały być poprawione i zostały. Na tych trzech filmikach, które Wam teraz tutaj puszczę, pierwszy pokazuje, jak hitboxy wyglądały przed patchem 2.2.1 i ten system obrażeń. Drugi Wam pokaże, jak zostały zmienione. Trzeci filmik pokaże Wam tak naprawdę, jak to wygląda czasami w grze. I rozumiem, że hitboxy, to pole obrażeń zostało pomniejszone. Teraz trzeba naprawdę dobrze się wcelować, żeby uzyskać trafienie. Ale zrobiono to trochę od dupy strony, moim zdaniem, bo jeżeli poprawiamy hitboxy, a nie poprawiamy systemu wykrywania obrażeń, no to jest coś nie halo. Robimy tylko jedną stronę, co powoduje naprawdę dziwne i frustrujące sytuacje. Jeżeli Ubisoft wprowadza taką zmianę, to jest dość duża zmiana, bo w moim odczuciu ona zmienia całkowicie system strzelania. Ona zmienia praktycznie wszystkie umiejętności, które do tej pory gracz nabył, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, bo pole zostało zdecydowanie pomniejszone. I to jest dobry ruch, ale żeby ten ruch miał również ten element, który ten ruch potwierdza. Czyli pomniejszamy pole, ale też wprowadzamy właściwe wykrywanie obrażeń, którego teraz nie ma. Ten hit rake nie został po prostu wprowadzony. Ma to zostać wprowadzone w patchu 2.2.2. Podobno ma zostać to poprawione i unormowane. Ale w tym momencie my gramy na zwężonym polu, a system wykrywania obrażeń jest taki sam jak był. Więc tutaj się praktycznie nic nie zmienia, tylko dochodzi nasza frustracja w tym elemencie. Tak więc to są te rzeczy, które tutaj były kluczowe. Jeżeli chodzi o te hitboxy, to w tym momencie tak naprawdę tarcze stają się bardzo mocnymi elementami w rozgrywce. Gracze, którzy grają na tarczach, naprawdę są teraz bardzo, bardzo mocni, bo te hitboxy zostały zdecydowanie pomniejszone i ta tarcza teraz chroni gracza, chroni go hełm, także te wszystkie elementy są tutaj bardzo dobrze dopasowane i te tarcze stają się po prostu bardzo mocnymi pikami. Tak więc to są te elementy, które tutaj mi się nasunęły na myśl podczas grania. Zostawiam to, powiedziałem, nie będę krytykował, nie będę nic mówił na temat operacji uzdrowienia, bo czekam do końca. Poczekam do końca z tym wszystkim, zrobimy sobie duże podsumowanie. Tutaj zwracam tylko uwagę na kilka elementów, które zostały wprowadzone lub nie. Dalej. Co tutaj się nie zmienia? Dalej się nie zmienia fakt, że nie mamy odgłosu plantowania bomby, to po pierwsze. Po drugie, nie mamy odgłosu, kiedy tą bombę przeciwnik rozbraja. To znaczy, czasami jest, czasami go nie ma. I o to mi chodzi, żeby to zostało po prostu naprawione, bo to jest kluczowy element, jeżeli gramy tryb bomby. Dalej nie została naprawiona związana sprawa zaproszeń od przyjaciół do grania wspólnie na serwerze. To jest dalej niezmienione. Przyjmowanie do znajomych polega dalej. Ten proces wychodzi na to, że musimy wysłać zaproszenie, zresetować grę, zresetować u playa i w końcu odpalić jeszcze raz. Wtedy zaproszenie się pojawia. Dalej nie możemy grać ze znajomymi, niektórymi znajomymi, którzy mają inny internet, w sensie innego dostawcę, są w innym mieście, na kablu, na Wi-Fi, nieważne.
dalej jest problem z tym, aby dołączać do rozgrywki, aby wszyscy mieli po prostu równy dostęp i jednoczesny dostęp. Żeby nie było gimnastyki, że zaproś mnie, ja zaproszę ciebie, a i odwrotnie, jak ty mnie nie zaprosisz, to ktoś inny musi stworzyć lobby. To dalej nie zostało naprawione. Oczywiście sprawa hakerów, wiecie, ja do tego podchodzę, to jest mój wymysł, w tej grze nie ma hakerów, to jest tylko wymysł Marcelusa, który uważa, że wszyscy, którzy grają lepiej od niego, są hakerami. I zostawię to bez komentarza, bo uważam, że jesteście mądrzy i wyciągacie wnioski z tego, co widzicie na polu rozgrywki, to wiecie, co o tym należy myśleć. Tak więc tutaj te sprawy są dla mnie kluczowe. Jeżeli chodzi o serwery, ostatnio pojawił się problem wyrzucania z rozgrywki graczy. Startujemy mecz, jest nas pięciu, nagle w lobby wyrzuca czwartego, jednego gracza, gramy w czterech. Ten problem wyrzucania z lobby, crashowania serwerów dalej istnieje. Więc tutaj to, mam nadzieję, zostanie pojawione w następnym patchu operacji uzdrowienia, chociaż ja uważam, że to powinno zostać naprawione już, w ciągu 2 tygodni, aby te serwery unormować. Tak więc ta sprawa jest natychmiast do rozwiązania. To jest moje tutaj odczucie i moje zdanie. Tak jak powiedziałem wam na początku, ja uważam, że ta operacja powinna przebiegać szybciej. Nie 2 patche, bo później będziemy mieli operatorów w sierpniu i kolejne problemy. Tak więc to powinno być co 2 tygodnie patch. Ten patch, który wyszedł 2.2.1, był patchem, który miał 650 mega. To jest za mały patch na jakiekolwiek zmiany większe. Oprócz tych hitboxów, które wspomniałem. Co dalej? Ping. Ping nadal w tej grze decyduje. I mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany w momencie, kiedy zostanie wprowadzona sytuacja, że wszystko będzie po stronie serwera. Wtedy duży ping nie będzie miał znaczenia, tylko mały ping. I bardzo dobrze. I każdy będzie dążył do tego, aby mieć mały ping, bo on będzie dawał handicap. I wtedy każdy, kto ma internet na Wi-Fi, czy ściąga se pornole w międzyczasie, czy ma inne aplikacje włączone, które powiększają ping, będzie dążył do tego, aby ten ping pomniejszyć. I bardzo dobrze. I mam nadzieję, że ta zmiana, która będzie po stronie serwerów, wprowadzi właśnie takie ruchy po stronie graczy, że oni nie będą już sztucznie sobie nabijać pingu. Natomiast nadal uważam, że blokada regionalna powinna być nałożona. Niestety, z tego co się dowiedziałem, zostało to odrzucone i takiej blokady nie będzie, nawet na blokady na ping. Więc musimy żyć z tym problemem w tej grze, w tym momencie. Jak będzie po patchu 2.2.2, zobaczymy. Co mnie tutaj jeszcze tak naprawdę irytuje i to co zauważyłem po tym patchu 2.2.1. Niestety problem, nie powiedziałem tego podczas tematu z serwerami, ale tutaj mam dokładnie zapisane, problem dalej istnieje dołączania do rozgrywki, która trwa w meczach rankingowych. Czyli jeżeli jesteś randomem, możesz trafić na mecz, który już trwa, który przegrywasz itd. itp. To dalej nie zostało rozwiązane. Ostatni element, który uważam powinien zostać również naprawiony, to są te kąty widzenia. W tej grze to jest bardzo dziwne i te kąty widzenia naprawdę odbiegają od rzeczywistości dość mocno. Bo są sytuacje, kiedy wychylasz i ktoś widzi tylko twoją główkę, a są sytuacje, kiedy wychylasz i widzicie całego. I jest ta sama opcja z dwóch stron, powoduje, że gracz widzi cię całego, a ty widzisz tylko jego małą główkę. Jeżeli te kąty widzenia nie zostaną poprawione, to zawsze będą takie dziwne odczucia i sytuacje, że coś jest nie tak. Plus duży ping, który powoduje, że szybciej cię przeciwnik widzi niż ty jego i może cię zabić, będąc, kiedy ty będziesz za przeszkodą. I te trzy elementy powodują, że ta rozgrywka nie jest uczciwa i jest irytująca w moim odczuciu. Te kąty widzenia w tej grze naprawdę powinny być zmienione na lepsze. Po prostu na lepsze. I tutaj jest ten mój ostatni element, który chciałem wam powiedzieć. To, że wyrzuca lobby i crashuje grę, crashuje serwery, to jest norma w tej rozgrywce dla Ubisoftu, więc tutaj o tym już powiedziałem ogólnie, więc ten patch 2.2.1 to jest taki pierwszy krok. Pierwszy krok, który został zrobiony, ale taki krok niepewny w moim odczuciu, bo jeżeli wprowadzamy zmianę, to wprowadzmy patch, który ma 2 giga, ale zmieńmy te rzeczy, które należy zmienić. Czyli jeżeli wprowadzamy zmiany na hitboxach, zmieńmy na hitrate'u i wykrywaniu obrażeń. Wtedy miałoby to sens i logikę, bo były dwa elementy, które na siebie nachodzą i dają nam odczuć zmiany, bo w tym momencie my tych zmian ja nie odczuwam tak naprawdę, bo
jest trudniej z jednej strony, ale to nie wpływa na naszą rozgrywkę tak bardzo. Ale jakby system obrażeń był zmieniony równocześnie z systemem hitboxowym, to było to naprawdę duża i diametralna zmiana. Tak więc tutaj te elementy, o których ja wspomniałem po tym patchu 2.2.1 nadal istnieją. To, co proponuję, żeby zostało dalej zmienione w tej grze. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. W moim odczuciu operacja uzdrowienie powinna przebiegać szybciej, bo to jest reanimacja tej gry, a nie czekanie na nowych graczy, na rozwój sytuacji, tylko trzeba ją reanimować. I w tym momencie Ubisoft trochę zwleka. Ale zobaczymy, jakie będą następne kroki, jakie będą następne zmiany w tej grze. I mam nadzieję, że ta gra po prostu się odbije w końcu od dna, bo lekko już go dotyka, jeżeli chodzi o graczy. Bo każdy teraz mówi, że nie gram, czekam na patch 20 lipca. A co będzie, jak ten patch wszystkich rozczaruje? Przestaną grać. Po prostu przestaną grać. I takie to są moje odczucia. Na koniec chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście na moich streamach, jest coraz więcej osób. Jeżeli gram w Rainbowa, jest od 30 do 66, co jest moim rekordem. Jak graliśmy sparring z Bodark Team, to było 66 osób. Ostatnio było 50, więc bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście. Nie ukrywam, jest to jeden z lepszych streamów w Polsce, jeżeli chodzi o Rainbow Six Siege, tak więc zapraszam Was serdecznie. Zapraszam do naszej grupy, zapraszam do dzielenia się komentarzami, jeżeli chodzi o sytuację operacji uzdrowienie po patchu 2.2.1. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję wszystkim, którzy mnie tutaj wspierają. Dziękuję wszystkim, którzy grali ze mną w Rainbow Six Siege, bo wiem, że zmiany się szykują. Ja sam podjąłem kilka decyzji i dziękuję Wam wszystkim. Pamiętajcie jedno, zawsze będę sobą, zawsze będę mówił to, co myślę i zawsze Was będę szanował bez względu na to, jakie macie opinie, jakie macie zdanie i bez względu na to, czy będziemy się lubić, czy się nie będziemy lubić. Ja Was zawsze szanuję, bo jesteście moimi widzami i ludźmi, z którymi grałem w Rainbowa. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Friend zone.